Ho, to jest Resident Evil, nieprawda. To jest Devil Within 1, który mnie męczy niemiłosiernie. A co dopiero, kurwa, początek. Ja miałem sprawdzić, ile tych rozdziałów jest w tej grze. Nie wiem, granatem go jebnąć. Czy mogę jeszcze pójść po tą amunicję z drugiej strony? I granatem go pierdolnąć, czy co? Zastanawiam się właśnie. Nie wiem, gdzie ja ten drugi klucz miałem. Widziałem. Tu nie. Nie wiem, sam już. Wydawało mi się, że miałem dwa. Co to jest? Nic. Dobra, ogarnijmy to. A ja i nie... No, to... Czemu to się nie zapisało? Wytłumacz mi ktoś? Wytłumacz mi ktoś, bo ja nie rozumiem, czemu to się nie zapisało. Wiecie co, boję się tędy przejść, bo boję się, że... Że ten... się otworzy. Jezus. Znaczy jakby on się nie zatrzymywał, bo chyba w dwójce on się nie zatrzymywał, tylko on... znaczy jak się wkurwie i jest taka możliwość... A, nie mogę. Bethesda net, kurwa. Pierdolę, w dwójce jakoś mogłem. No to jak się wkurwię, to zaloguję się do Bethesda.net i ze... Kurwa... I se kurde ten... I se kupię... I se wezmę ten... O, żelik. Ile? 5 koła! Ach, to dlatego ja miałem aż tyle, bo przecież tutaj za to dostałem dosyć dużo. Nie, znaczy nie wiedziałem z ile, myślałem, że trochę mniej. Ale idziemy sobie od razu coś zmodyfikować. Może obrażenia w strzelbie. Nie będzie takie kurwa głupie. Bo tak to na nic innego ciekawego nas nie stać. Przenoszonych mi się nie chce. To jest drogie, to mnie nie stać. Walka wręcz jest bez sensu. Strzykawka. To nie jest też głupie, żeby to wziąć. Nie wiem, czy tego nie wziąć. Niech będzie to. Teraz mamy trochę tej strzelby tu. Może łatwiej go będzie załatwić. Następne sobie wezmę to zwiększenie strzykawki, bo to faktycznie może trochę pomóc. Bo ja mam jeszcze tą apteczkę, nie? Więc chill w razie czego. Zapisałem to? Zapisałem. Przed chwilą było, nie? Tak. Dobra, wracamy i już idziemy się bić z tym idiotą. Suru. No, muszę nie zapominać, że mam jeszcze granaty. Trzeba patrzeć, jak ta stamina leci, żeby w pewnym momencie przestać biec, żeby on się nie zatrzymał. No ale kurwa, trudno tutaj uciekać przed bossem i... ten... W ogóle jakim cudem wpadł na to, że piłą mechaniczną do drewna przed nie tak kurewsko gruby łańcuch? Chyba, że chodzi mu o to, że wytnie w tej drewnianej bramie, no to już prędzej. W
Wiecie co, jak on mi się tak zatrzyma, to ja mu rzucę granaty pod nogi. Dobra, szybko. Już? Zostałem osiągnięci, jest jeszcze tak kurewsko głośne, że hej. Co to jest? A, to jakaś moc tego białego gówna. Gówniaka. A ja myślałem, że tu cała ta będzie się... O kurwa, jak dużo. Zaraz wezmę sobie tą piłę. Po prostu zobaczę, czy coś tutaj... O, właśnie. Amunicja do strzelby. No niestety jeden nabój został, no trudno. Ciekawe, czy będziemy mieli na stałe tą piłę. Tylko na chwilę. Stara, zużyta piła łańcuchowa, na jej zębach widać pozostałości różnych rzeczy. Okej. I co, ja będę ją mógł normalnie używać? Tak, chciałbym. No i co ty będziesz tą piłą robić? Na 100%, no nie, no kurwa, bez jaj. No to już jest abstrakcja, co tutaj wymyśleli twórcy, no jak? Oho. Officer, you must take me with you. Detective Castellanos. Czemu te dialogi są tak cicho? Koniec rozdziału trzeciego. Zapisz grę. Kurwa. Następny rozdział. To jest coraz bardziej upierdliwe i trudno, więc zobaczymy, jak to będzie doszło dalej. Ale mam nadzieję, że trochę taki też będą odetchnięcia. No, czy w dwójce też tak było pół na pół? Znaczy, no, można było wszystkich wybić, bo to sobie na spokojnie eksplorować, nie? Bo to jak się coś tam zrobiło. To ten, fabularnego, no to dupa. Ale tutaj jest stricte taka liniowa, totalna. Ale to dobrze. Bo tutaj jakbym miał eksplorować, to bym mnie chyba szlak trafił. Znaczy takie pół otwarty. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. Co ja widziałem? Dobra, zaraz do ciebie pójdę, hopie. Ale pierw... Co to jest? O kurwa, grubo. Podpal go! Podpal go! O! Góra trupów. Co tam osiągnięcie? Coś z grubego wypadło? A, chciałbym. O, ale skrzynka tu jest. Ale... Przecież tam się... Dało to jakoś zrobić tak, że nie wybuchło ostatnio. Nie rozumiem. Pół życia mi to kurwa zjadł. Czy ja pierdolę? Mnie takie rzeczy denerwują. Dobra, bo on chciał gdzieś tutaj wleźć. Ale ja pierw jeszcze bym sobie to... Przy
będę szukał to miejsce tutaj gdzieś bardziej tu. Możesz mi się nie kręcić? Jak gówno w przerębli. O, czekajcie. Patrzę jeszcze za tą Maryjką. O Jezus! To był duch! Dobra, pierdolmy sobie. Dalej nie wiem, co to robi. A może w końcu dadzą jakiś stół kraftowy? Zapsy przydadzą się. Mózgopłyn też się przyda. I to tyle. Takie małe pomieszczenie. Dobra. Tam to już się idzie dalej jakby. On chciał tu iść. Dobra, teraz skradanie. Zapsy mam full. Nie wiem, co mnie tu może czekać. Dobra, co tutaj się dzieje? Dobra, czy coś tu jest, jakaś pułapka? Może mi nie przy... Chyba przez to, że tutaj jest jakiś ten dialog. Coś tu jest. Zombiak. Sro! Hehe! Możesz ty wypierdalać, chłopie. Mnie tylko tutaj denerwuje. O! Ach, bo jak ja wyciągam broń, to ja wpuszczam to, to ja może tak straciłem tą swoją siekierę. Zamknij japę! Dzięki za zapałkę. Dobra, nikogo tu nie ma. Granat. Mózg. Suń dupę, kurde. Coś tam w rogu jeszcze było? Nie, to świeczka. Amunicja do pistoletu mam full. Dobra, co tu jeszcze może być ciekawego? O, apteczka, ale to sobie wezmę. Cyk. I cyk. Jest wyjście na dwór. Nic tu nie ma. Co to jest? Wow! Valerio, płoń!
Co jest? What the fuck? Jaki psychol! Steam go opanował, albo ten taki śmieszny gościu. Nie został osiągnięty, są tak kurewsko głośne. Klucz ma! Ja aż tak oberwałem? Nie rozumiem. On ma gdzieś na środku, po prawej stronie, ale... Tu gdzieś. No w dół! Aha, po prostu mam go rozciąć, dobra. Od góry. A do czego to będzie klucz? Jezus! A to będzie taki klucz! Ja, ten twój braciszek to taki jakiś kurwa pierdolnięty jest. Znaczy był. Ja mu zabiłem brata. Znaczy był potworem, nie? Ale ten nie wzruszony w ogóle, ani wcale. Wcale, a wcale. Wyjebane jaja. Nie wiem, popatrzę tak, jak tu się... Leslie? Pewnie wylazły z jeby, no. To było chyba wyjście na dwór. Dobra, łyknę się. Nie, nie zabrałem mi aż tyle życia. O, dzień dobry. Pamiętnik Sebastiana Castellanosa, luty 2005 rok. Co rok? Kurwa, bo poprzedni chyba był 2004 rok, tak mi się kojarzy. Maria była dziś o włos od śmierci. Postrzelił ją podejrzany, którego ścigała. Maira? Była jego koleżanka z pracy? W poprzednim też było... Ta laska się nie nazywała Maira. Dzięki, byłem w pobliżu, wyjdzie z tego. Kiedy jednak patrzyłem, jak krwawi, myślałem tylko o jednym, że nie mogę jej stracić, ale mówiąc jej, co tak naprawdę... Ale mówiąc jej, co tak naprawdę czuję, to było nie do zniesienia. Ja chyba też nie jestem jej obojętny. Coś między nami iskrzy. Nie ma co do tego wątpliwości. To nie niezgodne z regulaminem, ale muszę jej wyznać moje uczucia. Mam tylko nadzieję, że nie wyjdę na idiotę. Dzień dobry. Ja drzwi też mogę wypierdalać? Znaczy okna? A ty tu czego mi szukasz? Patrzcie, co on robi. Ja pierdolę, te NPC-ty są zjebane. No! Trzeba się tu też wrócić, jak będę kończył, bo jeszcze gdzieś... Co jest, kurwa? Za każdym razem w innym miejscu. Budujemy swój gabinet. Siema. Cześć, Tereska. Co nam otworzysz? Czy już będzie normalnie? Tereska?
To jest ten mój gabinet więzienny. Teraz będziesz mi otwierać te drzwi jakieś, któreś? A tam jest, faktycznie. Tereska? No już takie rozjebane te... Te ciuszki. Czy to glitch? Co tu się dzieje? O, cześć! To nie jest ten Leslie? Cały? Ja pierdolę. Siema. Jezu, będziesz tak wolno to robić. Ja pierdolę. Mnie wkurwia to. Mogę tu teraz otworzyć? Nie. Ciekawe. Muszę najpierw otworzyć skrytkę, bo może będę miał w niej... O, już tak, zmęczony jesteś. No, ja wiem. No, ja wiem. Bo ty w niej... Czemu jest... A, dobra, jest otwarta. Teraz z tej strony może z góry. Tom. Kurwa, ja mam full. No, trudno. A jak nam będzie brakować, to się tapniemy, nie? Teraz, że tu nie ma tych kryjówek, nie? Że to się... Okej, okay, będzie wolno. Czekajcie, piłem. Dobra, 7 koła. Co ja chciałem kupić? A, wiem co. Że więcej dostaję życia od, z apteczki. Nie, tego nie chcę. No by było tą amunicję jeszcze większą zrobić. Na razie jeszcze tych bełtów. Czy ja mogę jeszcze... Nie, to nie... Nie to... Czy ja mogę więcej bełtów... Z bełtów... osobno jeszcze mocy dostać, jakby? A, bo tu nie ma mocy, to jest tylko czas ładowania i takie coś. Na razie jeszcze nie za bardzo używałem te bełty, więc nie chcę ich... Nie chcę ich... To se kupię. Nie chcę ich, kurczę... kupować, w sensie ulepszać, bo nie wiem, czy to się w tej części sprawdzi. No w tamtej się sprawdzało bardzo dobrze, w niektórych przypadkach. No i jako broń taka dodatkowa, nie? No bo tam kurde... Znaczy te wybuchowe, elektryczne i tak dalej są były zajebiste, bo one okuszały i można było tam się pobawić z tym. Kurwa, tylko 5. Po to ja to ulepszałem, żeby 5 tylko dostać. Dobra, zapiszmy. Dobra, pyk. Przenieśmy się z powrotem tam. Drzwi się jakieś rozstrzeliły chyba troszeczkę. Dobra, no idziemy dalej na eksplorację. A to Leslie! Leslie!
A, to pierduś. Dobra, powoli. Że opierdzielimy sobie ten pokój. Ten domek. Ja pierdolę. Przestrzelać z pistoletu. Zapsów też mam full. He's gone down there. Co tu się dzieje? Śpiwnia śmieszna. Pewnie będą jakieś pułapki. Oho. O, to mam amunicję. Jeden. Czemu on łazi za mną? O, stop, widzę to. A nie, to okno. Kurwa, akurat jak jestem przygotowany na pułapkę, to jej nie ma. O kurwa, co tu się dzieje? Siema, Leslie! Ach, myślałem, że będzie... O! Something scary. Be still. No. No. There's nothing to be afraid of. Dobra, padł. This place is a death trap. Is there anywhere safe at all? I think that's unlikely. Dobra, uff. Niewidzialne. No. No mogę chodzić czy nie? Koniecznie. Dzięki. Glucik. Glucik. Przecież ja tego nie zostawię tutaj, no pogięło ich. Nie chcę się go palić. Butelka mi się też nie przyda. O, co to? A, ta amunicja. I co jest? A ja tam całego tego miasteczka nie przeszukałem. No, trochę tak. Jaki Rovik? Wow! Doktor? Leslie? Co tu się od ja nie pawliło? Fuck. Kurwa. O kurwa. Punkt kontrolny. To bardzo się zajebiście dobrze składa. Krwawa kąpiel. To co lubię najbardziej. I to jest to, co możemy sobie, czym możemy sobie w sumie zakończyć odcinek. Gdyż na zaliż mamy 30 minut równiusieńko. A na ten moment, dlatego żegnam się z wami. Dzięki wielkie. Ten odcinek był całkiem sympatyczny, powiem wam, mam wrażenie. Chyba, że o czymś zapomniałem. Możliwe, że o czymś zapomniałem.
Najpewniej o czymś zapomniałem. Na co się wkurwię. Nie no, jakoś sobie to tam damy radę przejść. Zobaczymy, co będzie dalej. A na ten moment dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co z tym krwawym basenem? Brzmiąc jak świetna zabawa. Żegnam się. Elo, elo, Benz.